Czołem, drogi widzu. Galokuero z tej strony w kolejnym odcinku Kronik Myrtany Archolos. W tym odcinku oczywiście zajmiemy się tutaj tematem Strażnika Równowagi. Czyli możemy dołączyć do Wodnego Kręgu, ale zanim to nastąpi, musimy wykonać zadanko. Aby wykonać zadanko, musimy sobie tutaj przeczytać pewną informację. Tylko najpierw oczywiście ją muszę znaleźć. List adresowany, nie. Notatka. Nie no, mam nadzieję, że to nie będzie akurat tu w górę. Informacje o krzykaczach Volkera. Do tej pory odkryliśmy trzy główne miejsca, w których występują ludzie lichwiarza. Most między koszarami a Starym Miastem, slumsy przy Złotych Wrotach i teren pomiędzy slumsami a portem niedaleko dźwigu. Bierzemy się do roboty. Zacznijmy od kapliczki Adanosa, bo tu dla Laudusa też będziemy mieli w sumie runki. Pięknie. Dobra, i zacznijmy sobie od tej strony. Przy dźwigu. No faktycznie, ktoś tu jest. Kochani mieszkańcy miasta... Hej! Czemu oszukujesz tych ludzi? Lichwiarz to zbrodniarz. Jestem zajęty, nie widzisz? Jeśli masz jakiekolwiek dowody, które pozwalają ci oczerniać naszego szanowanego i uwielbianego przez tłumy Volkera, to radzę iść z tym do Rodericha. Hej, ty. Wspominałeś coś o korupcji względem Królestwa Myrtany? Co to za bezpodstawne zarzuty? Dużo ci płaci za te kłamstwa? Już ci coś mówiłem, spadaj! Opowiedziałeś tym wszystkim ludziom o tym, że lichwiarz porywa i morduje ludzi? Nikogo nie obchodzą twoje szaleńcze teorie. Dobra, sam się o to prosiłeś. Jednego mniej. Okej, nikt nie zareagował. Świetnie. Teraz idziemy dalej. Czyli idziemy tutaj... do dzielnicy slumsów. Kochani mieszkańcy miasta Archolos, oszukujecie pracy? Hej, przestaniesz wygadywać te bzdury? I co mi zrobisz? Myślisz, że ty albo ci samozwańczy ochroniarze dzielnicy mogą mnie powstrzymać przed przekazaniem wiadomości od Volkera? Hej, ty! Myślę, że tutaj możemy skorzystać z pomocy opiekunów. Wystarczy, że rzucimy nieco grosza. Hej, ty! Nie sądzisz, że ten krzykliwy człowiek lichwiarza jest uciążliwy? A żebyś wiedział, Gnojek nawet nie chciał nam zapłacić za opiekę. Ale zadzieranie z nimi jest dość ryzykowne. A wszystko, co jest ryzykowne, jest dość kosztowne. Ile chcecie za uciszenie go? Twój problem może zniknąć za 500 sztuk złota. Trzymaj, ale gdyby ktoś pytał, to nigdy mnie nie widziałeś. Zajmiemy się twoim problemem, gdy tylko znajdziemy dogodną okazję. Możesz być spokojny. Niebawem nie będzie ci już zawracał głowy. Do zobaczenia. Deal to deal. Połamania nóg. Dzięki wielkie, przyjacielu. No i dobra, jeden problem z głowy. Znaczy, w zasadzie drugi. Zostaje nam jeszcze... Stanie na straży nie jest waszym powołaniem. Zostaje nam jeszcze jeden, czyli przy pomoście Straży Miejskiej. Okej.
Więc ruszajmy. Nie wiecie, w czym jesteście dobrzy? Wspólnie odkryjemy wasze ukryte talenty. Pan Volker bardzo dobrze dba o swoich pracowników. Hej, to nie ty byłeś tym najemnikiem? Wyrzucili cię? To się nawet dobrze składa. Potrzebuję pomocy kogoś niezrzeszonego. Jestem zadowolony. W końcu mam trochę wolności. Miałem już dość ciągłych rozkazów. Rozumiem. Też czasami mnie to zaczyna irytować. Kto wie, może za jakiś czas sam zmienię robotę. Wiem, że to może nie jest najlepsza okazja, ale chciałbym prosić cię o pomoc. Widzisz tych gnojków? Siedzą tu od dłuższego czasu i wygadują te swoje brednie. Najgorsze jest to, że muszę wysłuchiwać ich całymi dniami, bo robią to zaraz obok mojego stanowiska. Normalnie aż się od tego gotuję. Nie przekraczają żadnych przepisów, więc nawet Roder ich nie może nic z nimi zrobić. Z twoją pomocą moglibyśmy ich trochę skompromitować i upewnić się, że już więcej się tutaj nie pojawią. Co mam zrobić? Jakiś czas temu jednemu z nich wypadła kartka z tym idiotycznym przemówieniem. Dopiero wtedy zdałem sobie sprawę, że wszystko, co mówią, spisuje im ktoś inny. Gdyby udało nam się podrobić taką kartkę i ją podrzucić, wtedy mielibyśmy argument, by się ich stąd pozbyć. Postaram się wyśledzić, dokąd idą po pracy. Ty idź z tym do węzela. Pomoże ci to przerobić. Widzimy się jutro w tym samym miejscu. Robi się. Wieczora możecie liczyć na kufel piwa i ciepły posiłek. A także na spędzenie czasu w doborowym towarzystwie. Nieważne skąd pochodzicie. Bardzo podejrzane, że Volker nagle zaczyna sobie robić swoją taką małą armię. To na pewno nie dlatego, żeby tutaj załatwić sprawę Marvina. Chciałbym przerobić pewien dokument. Dobrze wiem, co to za dokument. Ostatnio coraz bardziej grają mi na nerwach. Ale nie mogę przerobić dla ciebie tej przemowy. Czemu? Bo nie chcę kłopotów. Nikt nie powiedział jednak, że nie udostępnię ci mojego stanowiska pracy i nie pomogę w dobraniu odpowiednich słów. Siadaj i bierzmy się do pisania. Chcemy zaproponować wam zysk i katorgę. Oferujemy wam dołączenie do morderców na usługach lichwiarza. Nikt nie zna nas bezużyteczny, będziecie wspaniałym mięsem armatnim. Przyjmiemy wszystkich, ale zapłatę otrzymają tylko nieliczni. Nie, to pierwsze brzmi bardziej filozoficznie. Zapomnijcie o straży gildii kupieckiej. O, Volker pluje na popychadła straży i gildii kupieckiej. Jutro wrócimy do was z większą ilością oszczerstw i pomówień. Świetnie. Brzmi nieźle. Oby tylko ci krzykacze Volkera byli na tyle głupi, by to przeczytać. Powodzenia, Marvin. No i fantastycznie. Teraz musimy się kimnąć do następnego dnia. A ja to zrobimy w koszarach w sumie tutaj. O, tu jest już łóżko na widoku. Chodźmy do Oktawa. Dołącz do nas. Dołącz do ludzi pana Volkera już dziś. I odmień swój los. Kochani, mam to przemówienie. Miasta Archolos. Świetnie. Mam nadzieję, że wymyśliłeś coś dobrego.
Patrząc na tego idiotę, pewnie przeczyta każde możliwe bzdury. Udało mi się wczoraj sprawdzić, gdzie te dranie idą po pracy. Niestety nie widziałem tam pozostałych krzykaczy. Pewnie kryją się po innych dziurach. Wracając do tematu, kojarzysz Lombard czas zapłaty? Naprzeciwko stoi taki wysoki magazyn. Na ostatnim piętrze mają tam mały kącik, gdzie piją aż do samego rana. To właśnie tam jakiś posłaniec dostarcza im teksty przemówień. Będziesz musiał zakraść się tam w ciągu dnia, gdy wszyscy są na mieście, zabrać oryginał i podrzucić naszą wersję. Powodzenia. Poszukujecie pracy? Okej. Okay. Czyli tutaj. Nawet się nie trzeba zakradać jakoś specjalnie. Czemu te skrzynie znikają? Mocne piwo, skórzany mieszek. Czyli to też nie będzie to, bo nie ma tutaj oryginału. No ale dobra, skoro to jest skrzynia ludzi Walkera, to musimy tu wrzucić teraz ten dokument. O Jezu, gdzie to teraz będzie? Fałszowane przemówienie ludzi lichwiarza, bardzo dobrze. Wiedziałem, że ktoś ostatnio kręcił się w pobliżu naszego miejsca. Gadaj, czego tu szukasz? Ile ty masz lat? Nie jesteś za młody na bycie najemnikiem? Nie twój interes. Ja tu tylko dostarczam list. Lepiej mów mi, co tutaj robisz. Spokojnie, nie chcę ci robić krzywdy. W takim razie ułatwisz mi robotę. Może byś tak zaskoczył? Przemowa ludzi i list posłańca. Niewysłany list, który znalazłem przy młodym najemniku. Ciekawe, co on tam miał w tym niewysłanym liście. Tylko teraz oczywiście, człowieku, weź to znajdź. Nie, wyżej będzie chyba. O, tutaj. Nie, jednak nie to. No gdzie ten list jest niewysłany? W takim razie, jeśli nie tutaj, to niżej musi być. Dziwna sprawa trochę, bo przeleciałem w sumie praktycznie wszystko, a nie znalazłem tego
niewysłanego liściku. A, tutaj jest list posłańca. Dobra. Wiem, że nie podoba ci się moja praca, ale jakoś muszę zarobić na te lekarstwa dla rodziców. Nie pozwolę, byś była zmuszona do pracy w mrocznych tajemnicach. Gdyby nie mówili o lichwiarzu, to płaci uczciwie i na czas. Nie tak jak połowa tych bogaczy z miasta, którzy mają nas biednych głęboko gdzieś. I wykonuje się dokładnie jego rozkazy, to jest nawet całkiem miłe. Jeszcze tylko kilka miesięcy i pomyślimy nad czymś innym. Może przeniesiemy się do Silbach, kupię skrawek ziemi i będziemy ją razem uprawiać. Przykre, niestety. Spoczywaj w spokoju, kolego. Ajajaj. Widzicie, chłopak tutaj próbował zarobić na... Chłopak próbował zarobić na... Można by powiedzieć... lekarstwa dla rodziców. I nie chciałby... Jego dziewczyna czy siostra dorabiała w mrocznych tajemnicach. A skończył w taki, a nie inny sposób. No ale niestety, cóż zrobimy? Chłopak był porywczy i starał się wykonywać bezwzględnie swoje zadanie. Cholera wie, może byliśmy podstawionymi audytorami, żeby sprawdzić jego reakcję. Ciężko stwierdzić. Odpocznijmy oczywiście od rana. I możemy wrócić w sumie do Oktawa. Kochani desperaci i biedacy. Oferujemy wam... Już dawno nie widziałem, żeby ludzie byli tak wkurzeni. Niech ten idiota jeszcze sobie pogada. A już za chwilę będziemy mogli zamknąć go w celi. Dobra robota, chłopcze. Przejmę tę sprawę. Możesz spać spokojnie. Nikt nie jest dla nas bezużyteczny. Będziecie wspaniałym mięsem armatni. Volker pluje na popychadła straży i gildii kupieckiej. Tutaj nie będziecie się musieli nimi martwić. Prosimy o jeszcze trochę cierpliwości. Jutro wrócimy do was z większą ilością oszczerstw i pomówień. Nieźle. Kochani desperaci i biedacy. Teraz gdy przemówienie zostało sfałszowane, a tłum jest wściekły, Oktaw może zająć się krzykaczem. Okej. Okay. Czyli co? Czyli mamy już wszystko za sobą? Jeszcze musimy sprawdzić, jak tam w dzielnicy portowej ma się sytuacja. Dołączenie do morderców na usługach Volkera. Nikt nie jest dla nas bez... Znaczy się w zasadzie to nie dzielnicy portowej, a raczej w dzielnicy slumsów. Przypuszczam, że tam to zgarnęliby największą ilość ludzi. Łatwa kasa, nie? Dostajesz pancerz, dostajesz broń, zabijasz sobie. Bezwzględnie. O, proszę. Hej. Sprawa załatwiona. A teraz idź dalej. Nie ma tu niczego do oglądania. Do zobaczenia. Świetnie. No i teraz możemy już sobie na spokojnie chyba wrócić do naszego kolegi. Czyli Kessela oczywiście.
Okej, okay, twierdza Warthale, gdzie to będzie? Tutaj. Ucz mnie. Ło, a jednak jeszcze nie. To co tu jeszcze pozostało do zrobienia? O Jezu, dobra, zapomniałem porozmawiać z gapiami w dzielnicy portowej. O. Czyli jedynie to mi zostało. Trochę ciężko tak, po całym dniu, nawet dwóch. Ale oni tam nadal będą czekać, więc luzik. Warto czasem otwierać dziennik i czytać, co jest napisane. Czemu się na siebie rzucił? Myślałem, że ludzie Volkera są nastawieni pokojowo. Właśnie to się dzieje, gdy ktoś próbuje powiedzieć lichwiarzowi niewygodną prawdę. Chyba będę musiał sobie przemyśleć to dołączenie do Volkera i jego ludzi. Wygląda na to, że nie są tak święci, jak lubią o tym mówić. Chodźmy stąd. Szkoda czasu na kłamstwa Volkera. Dobra, teraz mamy tutaj, jak widać, dwa wpisy nowe. To oznacza, że będziemy mogli porozmawiać z Kesselem. Ja w sumie dobrze, że pokojarzyłem, że tutaj właśnie jeszcze z tymi ludkami nie porozmawiałem, bo faktycznie zapomniałem trochę o tym. Przez to będzie jeszcze więcej kłopotów. No dobrze. Och, znowu nie mam manę. Od nowa 25%. Trochę tego jest, to sobie wypiję od razu. Właśnie z 3 buteleczki. Pozbyłem się krzykaczy lichwiarza. Świetnie. Uratowałeś właśnie wiele niewinnych istnień. Ale byłem zmuszony zabić niewinnego dzieciaka. Jak to? Czemu to zrobiłeś? Był jednym z ludzi lichwiarza. Rzucił się na mnie, nie miałem wyboru. Chłopak był sporo młodszy ode mnie. Widziałem w nim samego siebie sprzed tych wszystkich wydarzeń. Chciał wyłącznie przetrwać w tych paskudnych czasach. Marvin, to była jego własna decyzja, jego krew. Spoczywa na jego własnych rękach i na rękach samego lichwiarza. To on jest powodem tych wszystkich cierpień. Gdy pozbędziemy się Volkera, będziemy mogli przywrócić porządek na wyspie. Jesteś pewny, że już nie będą nagabywać obywateli? Jeden z nich dostał nieprawdziwe przemówienie. Oktaw już dopilnuje, by więcej się nie pojawił pod koszarami. Kolejny z nich dał się sprowokować i udowodnił przy wszystkich, do czego zdolni są ludzie lichwiarza. A ostatni... powiedzmy, że slumsy bywają niebezpieczne, gdy nie płaci się myta. Widzę, że potrafisz podejść do problemu z różnych stron i nie boisz się pobudzić sobie rąk, by przywrócić równowagę. Będzie z ciebie dobry członek Wodnego Kręgu. Mogę teraz dołączyć do Wodnego Kręgu? Wykonałeś swoje zadanie. Szerzyłeś ład i równowagę w imię Adanosa. Jesteś gotowy, by dołączyć do naszej organizacji. Zgodnie z tradycją, muszę wprowadzić cię do kręgu poprzez obmycie cię z wszystkich twoich dawnych win. Jest takie jedno specjalne miejsce, gdzie już wiele wieków temu spotykali się wszyscy wyznawcy Adanosa. Dziś jest już trochę zapomniane, ale nigdzie indziej nie czuć tak mocno obecności naszego pana. Dobrze, ruszajmy. Będzie bezpiecznie, jeśli się rozdzielimy. Nie będziemy przynajmniej zwracać na siebie uwagi. Spotkajmy się w spalonej chacie przy rzece prowadzącej z Silbach do wybrzeża Topielców. To zaraz obok tego drewnianego mostu, który niedawno naprawiono.
Okej. Przenieśmy się do Silbach. No i z tegoż miejsca udajmy się do tej spalonej chaty. Ciekawy jestem, czy jeszcze jacyś ludzie lichwiarza tutaj będą na nas czekać. Ale chyba raczej nie bardzo. Ewentualnie w lasku. Oho. Teraz cię załatwię. Wziął, po prostu wyleciał ze skrzaków i teraz cię załatwię. I zadowolony. Dobry desperat. A nie da się ukryć, niektórzy tutaj wychodzą na kozaka. To Marvin! Brać go! A, okej. Masakra, nie? Że tego ryja z oddali, to Marvin, brać go. Dobrze, że jesteś. Im dłużej tu przebywamy, tym na większe ryzyko się narażamy. Ruszajmy. Ano, ruszajmy, Kessel. Orkowy pies. Kessel w ogóle co wyrwał do przodu, nawet na mnie nie czeka. Bo ludzie sobie tutaj upodobali, widzę. Upodobały sobie to miejsce. Prawie zapomniałem, jakie to miejsce jest piękne. Pamiętam, jak przed wieloma laty byłem tutaj podczas mojego dołączenia do kręgu. Ile się zdążyło zmienić przez ten czas. Ale nie o tym teraz. Wejdź do wody i obmyj się ze swoich grzechów przeszłości. Niech Adanos uświęci twoje ciało i umysł, byś miał siłę kroczyć jego ścieżkami. Powinienem zdjąć pancerz. Mhm. To tutaj tak. Aha. Teraz to na pewno bym zdjął ten pancerz. Jakbym dostał kamykiem przez gołą skórę, to mogłoby być fajnie. Czujesz się rześki i pełen energii. Marvinie, od tego momentu jesteś sługą Pana Wody i Oceanów. Równowagi i porządku. Pamiętaj, że ta służba jest świętym sekretem i dożywotnim powołaniem. Witam cię w wodnym kręgu, bracie pierścienia. Niech Adanos będzie z tobą. Przyjmij te dary jako wyraz mojego szacunku i uznania. Przykro mi, że nie możemy bardziej celebrować tego momentu, ale czas wracać do ruin. Mamy miecz do zdobycia. No i właśnie otrzymaliśmy pancerz. Zobaczmy, jak on się tutaj prezentuje. No, jest znacznie lepszy, nawet pod względem faktu, że nie jest ulepszony.
Także możemy już tutaj sobie ruszyć z powrotem do Silbach i zająć się ulepszeniem tego pancerza. Tylko najpierw jeszcze w sumie zrobimy to jeszcze inaczej. Mikstury prędkości bym sobie odpalił. Przecież tutaj to miejsce też bym mógł od razu sobie zwiedzić. Bo tak wyrwałem stamtąd od razu i zadowolony. No, jestem ciekaw, czy tutaj właśnie coś się nie będzie kryć ciekawego. O, na przykład bryłka rudy. O, coś się tu świeci. Pierścień żywotności. Czyli w zasadzie nic wielkiego. Okej. Czyli... Ej, co wyście, skąd wyście się tu wzięły? Chcieli. Dziwne. Czyli mieliśmy po prostu bryłkę rudy. Pierścień. No i to by było na tyle. To przy okazji mamy w tym lesie jakieś wargi. Purnego niedźwiedzia. O, i tutaj nawet mamy jakieś przedmioty. O, plus możemy to zapisać szybko, bo widzę tutaj czarnego niedźwiadka, ale także orkowe okopy. Właśnie o to się rozchodziło. Chciałem szybko tego ziomka ubić, no ale niestety nie wyszło troszkę. Pytanie brzmi, czy mi teraz nie zbugowało mikstury prędkości, ale nie mam ją dalej, ok. Ale bym się śmiał, jak ten dzik by mnie zabił. To by było dopiero. Oho, tutaj widzę już też orkowa galera. Dobra, w porządku. To co chcieliśmy mamy zabite. Teraz jeszcze możemy zająć się tematem tych topielców. No i okej, zapiszmy sobie to na szybko. Z tej jaskini będziemy mogli steleportować się tutaj do chociażby miasta, bo od razu ten pancerz bym sobie też ulepszył. Może być i... A, nie powinieneś publicznie pokazywać się w pancerzu, okej. No więc dobrze by było sobie ubrać
pancerz właśnie Nordmarczyka. Też w sumie z drugiej strony, jeśli tak to wygląda, to ciekaw jestem, czy można ulepszyć ten pancerz. Bo jeśli się nie da... Ej, ty! A, nie da się. No właśnie. Czyli faktycznie wyśmienity pancerz Nordmarczyka jest jednak lepszy. Nie pod każdym co prawda względem, ale w kilku kategoriach obrony oczywiście. Dobra, no to w takim wypadku musimy tutaj przenieść się do Warthal. Okej, ruiny zamku. I ostatni fragment to ruiny. Boże, nie ruiny, ostatni fragment to znajduje się w muzeum. Zapomniałem o tym całkowicie. Teraz tak będę latać tam i z powrotem. Tutaj. Dzień dobry, Miron. Hej. Masz może u siebie coś podobnego do tego kamienia? Skąd to masz? Byłem pewny, że mój egzemplarz to unikat. Chciałem dołączyć go do mojej kolekcji w domu w Starym Mieście. Jesteś obywatelem Starego Miasta? Wybacz, że cię nie rozpoznałem. Niedawno wprowadziłem się do domu obok Austerii Ernesto i posiadłości Ramzeja. Ach, tak, oczywiście, kojarzę ten piękny dom. Oczywiście z wielką chęcią przyczynię się do wzbogacenia prywatnej kolekcji szanowanego obywatela. Jedyne o co proszę to datek, który umożliwi zakup innego eksponatu na miejsce tego kamiennego fragmentu. 500 sztuk? Niech będzie. Okej. Okay. Skąd będzie prędzej? W sumie jedna droga. Ale w każdym bądź razie do posiadłości Innosa, posiadłości może do kapliczki Innosa tutaj sobie pobiegnę. Chce mi pan pomóc? Znowu chcesz? Panie, ty już masz więcej tej kasy ode mnie. Co za gość. Jak, znowu za mało many? Ech. Słyszałem o twojej inicjacji na członka Wodnego Kręgu. Od początku mówiłem Kesselowi, że świetnie nadajesz się do tej roli. Od teraz, gdy pokażesz się któremuś magowi wody z pierścieniem Wodnego Kręgu na palcu, będzie on mógł zaoferować ci dodatkowe szkolenie lub towary. W innych czasach powiedziałbym, że możesz też liczyć na naszych ludzi w terenie. Ale cóż, sam doskonale widziałeś, czego dopuścił się Volker. Zdobyłem klucz w muzeum. Doskonale. Wiedziałem, że pamięć mnie nie myli. Kto by pomyślał, że tak niezwykły artefakt cały czas znajdował się pod naszym nosem. Mamy więc wszystkie trzy. Pora połączyć je w całość. Raczej nie powinienem mieć z tym problemu. Ty w tym czasie porozmawiaj z Kesselem.
Będzie potrzebował pomocy w przygotowaniu ludzi i sprzętu do wyprawy. No i w zasadzie nie będziemy tutaj... Jak rozumiem, udało ci się już zebrać wszystkie... Już nieważne. Tak, Riordian zajmuje się właśnie ich połączeniem. Doskonale. Możemy w takim razie rozpocząć zbieranie zaufanych ludzi i wszystkich potrzebnych materiałów. Przejrzałem ten porzucony obóz Wilczych Synów i dowiedziałem się trochę na temat tego, co możemy zastać w środku. Znalazłem też trochę materiałów, które mogą nam się tam przydać. Spisałem sobie czego, a przede wszystkim kogo nam jeszcze brakuje. Chwilę pewnie nam zajmie przejście przez całą listę. Możemy się tym teraz zająć? Zacznijmy przygotowania. Doskonale. Chodźmy, rozpalimy ognisko i na spokojnie wszystko omówimy. Przede wszystkim będziemy potrzebowali sprzętu. Mowa tutaj zarówno o rzeczach, tak oczywistych jak pochodnie czy liny, ale także o narzędziach. Wilczy synowie spodziewali się, że przyjdzie im sporo kopać. Przywlekli tu sporo kilofów, łopat, pił i innych narzędzi. Nie brakowało im także podstawowych materiałów budowlanych. Odratowałem co mogłem, ale nie jest tego zbyt wiele. Na szczęście Wodny Krąg ma kilka swoich skrytek z różnymi przydatnymi materiałami. Postaram się zdobyć wszystko, czego potrzebujemy. Może też mógłbym coś zdobyć? Jasne, kilka dodatkowych krzesiw, mikstury czy zwoje. Mogą okazać się przydatne, gdy już będziemy tam w środku. Możesz popytać ludzi, którzy winni ci są przysługę. Pamiętaj tylko, by nie przesadzić. Im więcej ze sobą weźmiemy, tym trudniej nam będzie się przemieszczać. Kolejną rzeczą, bez której nawet nie mamy co myśleć o schodzeniu w dół, jest oczywiście jedzenie. Riordian zaoferował się, że załatwi transport prosto z klasztornych piwnic, więc raczej nie mamy się o co martwić. Nie możemy zapominać, że twierdza przeszła swoje. Nic nam z rozjemcy, jeśli wszyscy utkniemy pod gruzami albo nie będziemy w stanie przedrzeć się przez jakąś przeszkodę. Do ruin musi pójść z nami grupa pracowników, którzy zajmą się przekopywaniem zwalisk oraz stawianiem wzmocnień. Potrzebujemy kilku górników i cieśli. Przychodzi ci na myśl ktoś taki? Poznałem kilka takich osób podczas moich podróży. No i doskonale. No to zastanów się dokładnie, kogo byś chciał zabrać z nami, gdy już będziesz pewny. To wrócimy do tego tematu. Będę musiał ich tutaj sprowadzić tak, by nikt ich nie śledził. Żeby przypadkowo niczego nie wygadali. No i oczywiście, żeby nic ich po drodze nie zjadło. A oczywiście pracownicy są efektywni jedynie, jeśli otrzymają rozsądne polecenie od doświadczonego szefa. Będziemy potrzebować specjalisty od przekopywania się przez zawalone groty i... kogoś, kto potrafi rozpoznać spróchniałe drewno na odległość. Tutaj oszczędzę ci rozmyślania, wybrałem dwóch odpowiednich kandydatów. Strażnik Duster i Varin, były kapitan gildii kupieckiej. Obu znajdziesz gdzieś w porcie. Dobrze, zajmę się tym. Dochodzimy do ostatniej sprawy i niestety muszę przyznać, że Riordian ma rację. Zdecydowanie potrzebujemy więcej wojowników. Walka na placu jasno pokazała, że nawet z pomocą Adanosa możemy nie poradzić sobie z tymi przeklętymi nieumarłymi. A niestety większość zdolnych wojowników, których znałem, została wymordowana przez tego przeklętego Volkera podczas ataku na nasze miejsce spotkań. Dlatego właśnie będziesz musiał odnaleźć ludzi, którzy nie boją się wyzwania i ruszą z nami w głąb ruin. Ich motywacja nie ma większego znaczenia. Czy zrobią to z przyjaźni do ciebie jako spłatę dawnego długu, dla łupu, czy ze zwykłej chęci przygody, nie robi to większej różnicy. Najważniejsze, by potrafili poradzić sobie w walce i nie uciekli na widok pierwszego zagrożenia. Odnajdę tych wojowników. Myślę, że 4 osoby w zupełności wystarczą. Nie wiemy, jak wąskie okażą się podziemne korytarze. Musimy ograniczyć liczbę osób wewnątrz do koniecznego minimum. No dobrze, to chyba wszystko. Masz może jeszcze jakieś pytania? Co mam powiedzieć wojownikom? Że mogą zdobyć skarby z wnętrza fortecy? Że będą mieli okazję przeżyć prawdziwą przygodę? Cokolwiek. Co ich tutaj zaciągnie? Niech po prostu dotrą na miejsce. Przedarcie się przez te wszystkie bestie w lesie będzie dla nich dobrym sprawdzianem umiejętności.
Nie łatwiej byłoby po prostu zaatakować lichwiarza? Widziałeś, jak poszło Jonowi. Volker jest nietykalny tak długo, jak długo pozostaje tu wysłannik. Zabicie go w biały dzień i tak jedynie pogorszyłoby sytuację. Musimy go zdemaskować, a do tego potrzebujemy najpierw przekonać magów wody. Naprawdę potrzebujemy tego wszystkiego? Widziałeś tych wszystkich martwych? Poszukiwaczy przygód i wilczych synów? Nie żyją, bo nie byli odpowiednio przygotowani do wyprawy. Nie popełnimy ich błędu. Wszystko jasne, zabieram się do roboty. No doskonale, w takim razie ja zajmę się pozostałymi przygotowaniami. Niech Adanos będzie z tobą, chłopcze. No dobra, i w tym momencie możemy zakończyć sobie odcinek. I przed nami ostatnie szlify, ostatnie kroki przed wejściem do twierdzy Varthal. Dziękuję bardzo za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.